sorry for my English. Can you evaluation the match today? I speak in Polish. No, translator. Translator, okay. In English. No, don't speak in Spanish. Gratulacje dla zespołu gospodarzy. Congratulations for the home team. W dzisiejszym dniu był zdecydowanie lepszy w każdym elemencie gry. Today was the team from Madrid was better in every element of the game. Spodziewaliśmy się szybkiej koszykówki w wykonaniu hiszpańskiego zespołu. We were ready for fast basketball from the Spanish team. A momentami ta koszykówka była jeszcze szybsza niż się spodziewałem. But in some moments this basketball was more faster than he was expecting. Zespół hiszpański grał bardzo zespołową koszykówkę. The Spanish team played really team basketball. Świadczy o tym 27 asyst. They had 27 assists. My na początku graliśmy nie jak zespół, a jak zbieranie na indywidualności. Our team in the beginning was playing usually not as a team. Każda zawodniczka chciała wziąć ciężar na siebie, a to nie w tym, nie na tym etapie. Each player wanted to take the pressure on herself, but it's not this kind of level. Dostaliśmy dobrą lekcję koszykówki. We got a good lesson of basketball. Musimy wyciągnąć wnioski. We need to get the conclusion from it. Jesteśmy debiutantami na tym poziomie rozgrywek. This is our first year in Euroleague. I tylko tak naprawdę dwie dziewczyny grały and only two of them played na tym poziomie. Dlatego każdy mecz dla nas będzie jakby kolejnym doświadczeniem i myślę, że jestem głodny rewanżu już Bożowi. Will be a new experience for us and we are hungry for another games and we're looking for winning. Bueno, quería felicitar por la victoria al equipo de Rivas, que para ellos igual que para nosotros era el primer partido en Euroliga, su debut. Rivas ha jugado muy rápido, que ha desarrollado por momentos su defensa y después en la continuación del partido, después del descanso, pues ha empezado a jugar también interior haciendo daño y más o menos más largo quizá.